kiedy pokochasz go nie miał to. A ile można modlić się o rok, zapłonić, kiedy chciałby on. Zalany łzami słowo mu szerze, że jego dusza już umie latać. Otworzył ręce, chyba tego chce, i jego oczy mówią lecz. Daj, którego nocą pragnie stał, jak ja po niego to raj. Dalej, dalej, proszę leć, proszę gnać. Witam w kolejnym odcinku The Turning of the Greatest Hits. Jak w tle skrzydlate ręce mogą ci przynieść nawet 250 000 złotych. A w poprzednim odcinku grał z nami pan Rurcio. Doszedł on do poziomu... Dobry wieczór. Doszedł on do poziomu 8 pytania. Po 8 pytaniu nie usłyszeliśmy kolejnego pytania, mimo że sam zadeklarował się, że chce grać. Zapraszamy go ponownie do studia. Dobry wieczór. Witam cię, dzień dobry. Powiedz mi, jak wrażenia po pierwszym odcinku? No i tak doszedłem dużo dalej niż myślałem, więc jest okej. No dobrze. Okej. A powiedz mi, jakie nastawienie przed dzisiejszą grą? Bojowe. Okej. Jest z nami również twoja osoba towarzysząca, pan Melon, tak? No nie wiem po co, ale jak już go zaprosiłeś, no to jest. No dobra. W takim razie co? Wrócimy może do gry? Chętnie. Dobra, tak więc przypomnę jeszcze tylko sytuację. Na dzień dzisiejszy Rurcio ma na koncie 95 tysięcy złotych, zostało przed nim ostatnie pytanie przed pytaniem, podwajającym wszystko. Zobaczmy tablicę. To co, odsłaniamy już, za ile zagramy to ostatnie pytanie? Wszystko wiadomo, ale odsłońmy. Dobrze, tak więc zobaczmy, za ile zagramy z życia prywatnego gwiazd. 25 tysięcy złotych. Brawo. Więc tak, pytanie za 25 tysięcy złotych z życia prywatnego gwiazd brzmi: na chorobę afektywną dwubiegunową cierpiał A. Wojciech Młynarski, B. Jeremi Przybora, C. Tadeusz Nalepa. Przypomnę ci, że masz jeszcze jedno koło ratunkowe do wykorzystania, które możesz użyć już tylko teraz, bo w pytaniu podwajającym nie można go użyć. Więc użyjmy je teraz, ostatecznie. Dobrze? Tak więc proszę o eliminację jednej błędnej odpowiedzi. Usunięty wariant odpowiedzi to jest Jeremi Przybora. Wojciech Młynarski. Zostawi Młynarski i Nalepa, tak? Tak. Muszę sobie zanalizować, który by tam bardziej pasował do dwubiegunówki. Bardziej mi pasuje Wojtek Młynarski. No to Tadeusz Nalepa to był raczej taki jedno emocjonalny, może tak to powiem. Tak, zaznaczmy tego Wojtka Młynarskiego, bo nic więcej i tak nie wymyślę. Ostatecznie? Mhm. Proszę o oznaczenie odpowiedzi A, Wojciech Młynarski. Dobrze. Melanie, kto sądzisz o tym pytaniu? Myślę, że prowadzący jest osłem. Ale to, a tak na serio, to tak słyszałem przy jakimś pytaniu, jak mówiłeś kwotę, to mam wrażenie, że jakiegoś szczura macie w studiu, bo coś tam wam takie coś tam takie robiło, szumiało. Nie wiem, co chodzi. Naprawcie coś mam, albo jakiś tam macie, nie wiem. Nie, no to chyba dobra odpowiedź jest. Okej, zejdźmy w publikę. Peter, co sądzisz w tym pytaniu? Nie znam żadnego z tych typów. Okej. Dobra. Tak pouczuję. Zobaczmy, czy to jest dobra odpowiedź i czy Rurcio przejdzie przez 9 pytanie. Tak jest! Brawo! Brawo. Brawo, brawo ja. Doliczam ci na twój stan konta. 25 tysięcy złotych masz na koncie, 120 tysięcy złotych w tym momencie. I teraz tak. Jak wiadomo, przed tobą teraz jest pytanie podwajające. Decyzję za chwilę podejmiesz, czy będziesz chciał z niego grać, ale najpierw. Pierwsza rzecz, która się teraz zmieni. W tym momencie, jeżeli byś zabrał pieniądze, masz na koncie 60 tysięcy. I z tym wyjdziesz na pewno. To będą twoje pewne pieniądze, ale jeżeli zdecydujesz się teraz zagrać, podwojenie wszystkiego, co masz, powiększamy ci nagrodę gwarantowaną do 1/4 tego, co masz na dzień dzisiejszy, czyli 30 tysięcy złotych masz pewne. Oprócz tego,
Mam do ciebie pytanie, czy jesteś gotowy na to, żeby zobaczyć, z jakiej kategorii byś zagrał przy decyzji ewentualnej? Dawaj. Bo proszę kategorię. Dobra. Zobaczmy. Zagrałbyś z Rodzin Gwiazd. Zagrajmy. O, tak więc, dobra, ostatecznie podejmujesz się tej decyzji, tak? No tak. No dobrze. Tak więc po raz trzeci w tym sezonie pytanie podwajające. Pytanie z kategorii Rodzina Gwiazd brzmi. Kto zastrzelił Marvina Gaye? A. Żona, B. Syn, C. Ojciec. O, czekaj, ostatnio o tym słuchałem. W jakiejś audycji na YouTubie albo coś takiego. Żona, syn, ojciec. Ojciec, ostatecznie. Ostatecznie ojciec już? Okej. Okay. Tak, bo sobie skojarzyłem, że to ojciec go zastrzelił. No dobrze. Było ostatecznie, więc muszę zaznaczyć, proszę o zaznaczenie odpowiedzi. C. Ojciec. Dobra, w takim razie pytanie standardowe. Osoba towarzysząca, Melonie, powiedz mi, co sądzisz o tym pytaniu? Powiem szczerze, że to była dobra odpowiedź i bardzo się cieszę, że pan Rurcio zabierze z tego programu jakiekolwiek pieniądze, bo jesteś wtedy mniej kasiasty, tak krzyki. Okej. Okay. To może przepytajmy resztę publiki. Robek, co sądzisz o tym pytaniu? Czy Rurcio dobrze odpowiedział? Powiem szczerze, nie wiem. Okej. Okay. CWJ? No, tak słuchając, no to on ma wiedzę. Pamiętam. No, w szczególności do mnie. Ale myślę, że dobrze odpowiedział. Gratuluję. Okay. Chyba. Wróćmy w takim razie na scenę i zobaczmy, czy to jest dobra odpowiedź i czy Rurcio wyjdzie z programu z 240 tysiącami złotych. To konfetti, Jezu, już nie wiem. Panie, dałem pan to konfetti. Wygrywa 40 tysięcy złotych. Ja brawo. Brawo, ja no się poczucie. No świetne. Co zrobisz z tą wygraną? Przepiję. Ja bym na jego miejscu przemienił się z kuriera w paczkomat. Przynajmniej ludzie go zaczną bardziej szanować. Jest to, tak... jest to jakaś opcja, ale myślę też na dostworzenie własnej działalności. Będę mobilnym paczkomatem, który będzie rozwoził alkohol. Okay. I kolę, bo kola jest ostatnio droga. Okej. Okay. Whisky z kolą to taki zestaw promocyjny. Tak. Jest. Dobrze, tak więc gratuluję ci wygranej. Trzymaj się. No, no do widzenia. Ale kłamiesz, nie, naprawdę, tak kłamiesz, żywe oczy, ta, trzymaj się, to ja słyszałem. Trzymaj się, do widzenia, no piękne prowadzenie. Trzymaj się, tak naprawdę to chuj ci na łeb, nie chciałem, żebyś wygrał te pieniądze, ale jak już wygrałeś, to ci ich nie chciałem, żebyś poszedł, wziął te 60 baniek i spierdolił. Ale jako, że wygrałeś, to i tak ci tych pieniędzy nie wypłacę. No nie wypłaci. Dobrze. Ja ci zrobię aferę jak w 21, zapewniam ci. Dobrze, dziękuję dalej. Ci za grę. Trzymaj się, Rurcio. Do widzenia. Do widzenia, ja będę czekał na przelew. Dobrze. Zobaczymy, kiedy się doczekasz. Rurcio wygrał 240 tysięcy złotych, ale ćwierć miliona, które można tutaj wygrać, dalej jest niezdobyta. A w tym momencie przed państwem stanie kolejna osoba, która może to wygrać. Uwaga. Kolejnym zawodnikiem, który weźmie udział w naszym programie i spróbuje wygrać ćwierć miliona złotych, będzie osoba, która 25-latek z Mławy, lubi grać w gry, słuchać muzyki, ogląda dużo sportów TV, jeździ na rowerze i dużo spaceruje. Jego ulubionym programem w telewizji jest Google Box przed telewizorem, a jego sportowy idol to Adam Małysz. Zapraszamy do studia Roberta. Tak, to ja! Witam cię, Robercie. Jak już cię przedstawiłem, rozumiem, że przyjechałeś z Mławy, tak? Do nas? Tak jest. Dobrze. Powiedz, czym się zajmujesz w życiu? No, jestem studentem magisterki. Jeśli mogę się spytać, jaki kierunek? Halo? 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 Halo! Czy jedyny Halo. Kierunek, jaki ci proponuję, to kierunek wyjścia? Robku, Robercie, jeśli mogę cię spytać, jaki kierunek? Zarządzanie. Okej. Okay. A co cię sprowadziło do nas do studia?
to chęć sprawdzenia się. No dobrze. Jaką masz osobę towarzyszącą i z czym ci by mogła pomóc? Ze mną jest kolega CWJ, który... Powiem szczerze, nie wiem jak będzie mógł mi pomóc. Jak pomoże, to pomoże. Dobrze. CWJ, witam cię serdecznie. I powiedz mi, z czym mógłbyś mu pomóc. Wszystkim w niczym. Okej. Okay. Zapowiada się świetnie. Dobrze, a sam z czego byłbyś najbardziej mocny, jeśli chodzi o gatunki muzyczne? Ja mam taki ogólnie gust mieszany muzyczny, nie mam ulubionego gatunku, tylko to co lubię to słucham. Rozumiem, czyli no, jak ty powiedział, chcę wujet wszystko i nic, tak? No to! No dobrze, no. W takim razie tak, cel minimum na dzisiaj? Żeby nie wpaść na pierwszym pytaniu. Okej, okay, tak więc przejdźmy może do wyjaśnienia zasad. Przed tobą zaraz po wyjaśnieniu zasad pojawi się 9 kategorii. Pod każdą z kategorii jest ukryta kwota pieniężna od 5 do 25 tysięcy. 2 razy 5, 2 razy 10, 2 razy 15, 2 razy 20 i raz 25 tysięcy złotych. Dobra odpowiedź, zgarniają tę sumę, zła odpowiedź, kończysz grę, bo pierwszy błąd będzie zawsze tę grę kończył. Teraz tak. Po 9 pytaniach dostaniesz możliwość zagrania w pytaniu podwajającym samą wygraną, co ci dałoby może nawet i ćwierć miliona złotych. Przy dobrej odpowiedzi wiadomo, że zgarniesz tę kasę. Przy błędnej, przy pierwszych 9 pytaniach zabierasz ze sobą 1/10 tego, co zdobył do tej pory. Przy 10 pytaniu 1/4. I przy wycofaniu się z gry, co może zrobić zawsze przed przeczytaniem pytania, tylko i wyłącznie w trakcie już jakby samego procesu odpowiadania na pytanie nie można tego zrobić, możesz zabrać ze sobą wtedy połowę tego, co masz do tej pory. Pomagać ci też będą 3 koła ratunkowe, pomoc osobie towarzyszącej, w tym przypadku CWJ, odjęcie jednego błędnego wariantu odpowiedzi i jednorazowe pominięcie pytań. Przy pominięciu pytania nie otrzymuje się sumy, do którą się gra. Wszystko jasne? Możemy grać? Halo? Halo. Grać. Możemy grać, dobrze. Tak więc zobaczmy, jakie dla ciebie czekają kategorie. Teksty, życie prywatne gwiazd, nagrody, polski rock, sprzedaż, rodzina, zespoły, pop i na scenie. Jaką kategorię wybierasz jako pierwszą? No jak będzie na przykład pop. Dobrze, zobaczmy, za ile zagramy z popu. 10 tysięcy złotych. O, ładnie. No, nieźle na początek. A pytanie z popu brzmi. Wokalistką którego zespołu była Debbie Harry? A. Blondie. B. No Doubt. C. Sugar Babes. No to ładny początek. Jakby jesteś w tej komfortowej sytuacji, że nawet jak ile odpowiesz, to nic nie tracisz, nie? Więc... O rany. Jak ona miała nazwisko? Debbie Harry się nazywa. O matko. Pierwsze pytanie Masz jeszcze przypomnę 3 koła ratunkowe, nie? Mogą ci pomóc. No myślę, że będzie to pierwszy, myślę, że będę strzelał. Mówisz, że będziesz strzelał? To ja się może schowam. Niech będzie odpowiedź... Blondie. Ostatecznie? Myślę, że ostatecznie, bo to nie ma sensu przedłużać. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi A. Blondie. Dobrze. CWJ, co sądzisz o tym pytaniu? Sądzę, że to może być dobra odpowiedź. Okej. Okay. Zdajmy może w publiczność, może publiczność coś więcej powie. Rurcie, co sądzisz o tym pytaniu? Czy to jest dobra odpowiedź? To jest dobra odpowiedź, bo wokalistką No Doubt jest Gwen Stefani, a Sugar Babes to było trio, w którym była m.in. Beyoncé, więc to jest dobra odpowiedź. Okej. Okay. Melon? No myślę, że to jest dobra odpowiedź. Dobrze, wróćmy na scenę. I zobaczmy, czy to jest rzeczywiście dobra odpowiedź, czy Robert zgarnie swoje pierwsze pieniądze dzisiaj. Wielki melon. Tak jest! Mówiłeś, że to był strzał, no i ten strzał na szczęście był celny.
Daliczyłam ci 10 tysięcy do twojego stanu konta, masz na koncie, no jak już powiedziałem, 10 tysięcy złotych, gwarantowane 1000 złotych, przy wycofaniu się zabiorę są 5 tysięcy. Jaka jest twoja decyzja? Gramy dalej, czy się wycofujesz? Robek? Gramy dalej. Okej. Okay. Tak więc wróćmy do kategorii, którą kategorię jako drugą wybierasz. Zespoły. Dobrze, zobaczmy. Za ile zagramy z zespołów? 20 tysięcy złotych. Coś skomentujesz może taką nagrodę czy coś? Im wyżej, tym lepiej. Dobra. Zobaczmy jakie jest pytanie. Paweł Kukiz, to były lider zespołu. A. Proletariat. B. TSA. C. Piersi. Dyskusji. Słucham? Odpowiedź C. Ostatecznie? No tak, nawet o tym ja wiem. Dobrze, proszę oznaczenie odpowiedzi C. Piersi. No i zobaczmy, czy to jest dobra odpowiedź i czy Robek zgarnia 20 tysięcy złotych. Tak jest! A teraz zapraszam na... Zapraszam do posłuchania... Zapraszam na przemówienie Pawła Kukiza w Koalicji Polskiej. Ale już nie w Koalicji Polskiej. Zapraszam na do wysłuchania utworu. Kurwa, nie działa. Pyk. Będzie się działo i znowu noc będzie mało, będzie głośno, będzie...
Dobrze, dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie utworu, wracamy do gry. Robku, masz 30 tysięcy złotych na swoim koncie. Przy wycofaniu się zabiera są 15 tysięcy, gwarantowane 3 tysiące. Gramy dalej? Gramy! Okej, okay, tak więc kolejną kategorię wybierz. Polski rock. Zobaczmy, za ile zagramy w takim razie z polskiego rocka. 5 tysięcy złotych. No jest spoko. Pytanie z polskiego rocka brzmi: jak nazywał się jedyny album grupy Chylińska? A. Winna, B. Niczyja, C. Kiedy powiem sobie dość? Dobre pytanie. No, masz jakiś typ? Postawiłbym na Winną. I chyba tak postawię. Ostatecznie? Ostatecznie. Proszę o oznaczenie odpowiedzi A, Winna. Co sądzisz, CWJ, o tym pytaniu, bo jesteś osobą towarzyszącą w końcu. No, ja znam, jeśli chodzi o Chylińską, już tą współczesną. Kiedy powiem sobie dość, chyba był nawet singiel do tego. I nie wiem, czy to będzie ta odpowiedź właśnie. Okej. Dobrze. Może Rurcia spytamy. Rurciu, co sądzisz o tym pytaniu? Kiepski dowór pomagającego. Kiedy powiesz sobie dość, nagrywali z ONI, to singiel nie był. Właśnie ja bym się wahał między Winną a Niczyją, ale wydaje mi się, że ta odpowiedź jest prawidłowa. Wiem, że na pewno singlowo nagrywała kawałek Winna, czy to był tytuł albumu, to nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest. Okej, wróćmy na scenę i zobaczysz, co jest dobra odpowiedź. Tak jest! 5 tysięcy złotych wędruje na twoje konto, masz na koncie 35 tysięcy złotych, gwarantowane 3,5 i przywycofujesz się 17,5 tysiąca. Gramy dalej, czy się wycofujesz? Gramy! Dobra. Tak więc kolejna kategoria, jaka? No niech będzie na scenie. Na scenie, dobrze. Zobaczmy, za ile zagramy z kategorii na scenie. 10 tysięcy złotych. I teraz zobaczmy pytanie. Który z poniższych zespołów jest znany z charakterystycznego ubioru scenicznego? A. Def Leppard, B. Mötley Crüe, C. Kiss. O, pany. Ponieważ masz 3 koła ratunkowe do dyspozycji. Użyć. Słucham? Bo przerwał cię. Chyba wezmę pomoc osoby towarzyszącej. Okej. Okay. Ostatecznie chcesz użyć pomocy osoby towarzyszącej? Tak, chcę. Proszę o aktywację tego koła i zapraszam cię wujeta na scenę. No i zmarnowałeś koło. Naprawdę, zmarnowałeś koło. Ale spróbujemy, powtórz pytanie. Który z poniższych zespołów jest znany z charakterystycznego ubioru scenicznego? A. Def Leppard, B. Mötley Crüe, C. Kiss. Nie powiedziałem, zmarnowałeś koło, radź sobie sam. Dobra. Jaka jest decyzja dalsza może? Jakie inne koło, zawsze odpowiedź. Ale w sumie możemy postawić na tego Kisa, bo coś widziałem, że oni się ubierali, mieli malowania na biało-czarno. Próbuj! Ja tutaj naprawdę nie pomogę, bo nie znam żadnego z tych zespołów. Na nie widziałem żadnych zdjęć, naprawdę. Ktoś puszczy gdzieś. Przerywa cię. Ostatecznie Kiss. Usłyszałem ostatecznie, proszę o znaczenie odpowiedzi ceki, ostatecznie. Dobrze. CWJ wiem, że nie wiem. Zajdźmy w publikę, może oni tam będą coś wiedzieć. Melon, co sądzisz o tym pytaniu? Czy wie pan, to nie ma tak, że to jest dobra albo to jest złotwe. Gdybym miał powiedzieć, czego na pewno nie wiem w tym programie, to powiedziałbym, że prowadzącego, który oszukuje ludzi na pieniądze. Gdzie kogoś oszukałem na pieniądze? Także... Odpowiedz mi... Kiss? Ale... Nie zmienia to faktu, że zostajesz w swojej odpowiedzi, czyli że... Nie ma tak, że dobrze, albo że nie dobrze. A to sami Rurcie o tym pytaniu?
zależy, co pan prowadzący ma na myśli, mówiąc ubiór sceniczny. Bo i Motley Crue, i Def Leppard mają swoje charakterystyczne ubiory, a Kiss najbardziej się z nich wyróżnia, no bo malują sobie twarze od 40 lat. Więc ja bym też powiedział, że to jest Kiss. Aczkolwiek zgadzam się z Melonem, że nie cenię prowadzą. Okej. Okay. Wróćmy na scenę. Zobaczmy, czy to jest dobra odpowiedź, czy Zrobek zgarnia 10 tysięcy złotych. Tak jest! Na koncie masz 45 tysięcy złotych, 4,5 tysiąca gwarantowane, przywydzowałem się 22,5 tysiąca, dwa koła ratunkowe. Co było, zapraszam cię jeszcze, zapraszam cię z powrotem na widownię, bo zapomniałem. Jaka jest twoja decyzja? Ramy. Okej. Okay. Piąta kategoria dla ciebie to, w takim razie? Spróbujmy teksty. Teksty. Zobaczmy, za ile zagramy z tekstów. 5 tysięcy złotych. A pytanie brzmi. Kora Jackowska śpiewała o A. Paryżu, B. Buenos Aires, C. Londynie. Proszę powtórzyć. Buenos Aires. Ostatecznie? Jak najbardziej. Proszę o oznaczenie odpowiedzi B. Buenos Aires. Tak jest, no. Na koncie masz 50 tysięcy złotych, gwarantowane 5 tysięcy, do wycofania się, znaczy przy wycofaniu się zabiera są 25 tysięcy, dwa koła ratunkowe. Co robimy? Gramy. Okej. Cztery kategorie zostały, która następna? Rodzina. Zobaczmy, za ile zagramy z rodziny. 20 tysięcy złotych. Zobaczmy pytanie w takim razie. Judy Garland była matką A. Ellie Fitzgerald, B. Lizzy Minnelli, C. Billie Holiday. Jakieś masz typy już, może? Żadne, bo... Nie, masz jeszcze dwa koła ratunkowe, przypomnę. No. Halo? Halo? Nie wiem, którego użyć. Jeszcze raz? Nie wiesz co? Nie wiesz co? Nie wiem, którego użyć. Zostało ci odjęcie jednego błędnego wariantu odpowiedzi i pominięcie pytania. Zawsze masz obu. Nie, was zależy, czy wziąć jednak... Nie, wezmę koło, tylko właśnie które brać. A jakie mam jeszcze koła? Możesz powtórzyć? Odjęcie jednego błędnego wariantu odpowiedzi i pominięcie pytania. No to wezmę pominięcie pytania, bo nie mam absolutnego pojęcia. Ostatecznie? Ostatecznie, nie mam pojęcia naprawdę na to odpowiedź. Proszę, aktywacja koła, pominięcie pytania. I teraz już niezobowiązująco. Jakbyś miał odpowiedzieć na to pytanie, to co byś zaznaczył? Szczerze, to mi wszystko jedno tak naprawdę, która odpowiedź jest prawidłowa. Dalej, jakbyś musiał już. No to wybrałbym B, bym spróbował, ale nie jestem przekonany. B, tak? B, no ale to byłby czysty strzał. To hipotetycznie to zaznaczmy. CW, co sądzisz o tej odpowiedzi? Byłaby dobra? Pani Fitzgerald, tak? Lizzy Minnelli, nie, zaznaczył Lizzy Minnelli. Lizzy Minnelli, no to w tym brain było powiedziane o tym, że to pani Fitzgerald była matką Lizzy Minnelli. Okej. Okay. I to przy kobiecie, która miała zadaństwo z karami. No dobra, zobaczmy, czy to byłaby dobra odpowiedź. Tak jest, zaznaczyłbyś dobrze, gdybyś strzelił Robek. Ale wróćmy do sytuacji. No nie. No to co jaja. Stan konta 50 tysięcy, gwarantowane 5 tysięcy, przywrócone się 25 tysięcy i jedno koło ratunkowe. Jaka jest twoja decyzja? Gramy dalej czy zabierasz? Gram. 25? Gram. No to zostały trzy kategorie. Jaką teraz? Nagrody. Zobaczmy, za ile zagramy z nagród. 15 tysięcy złotych. Pytanie z nagród brzmi. Nagrody Emmy, Grammy, Oscara, Tony oraz Peabody otrzymała A. Audrey Hepburn, B. Barbara Streisand, C. Whoopi Goldberg.
O rany. No jeszcze jedno koło przypomnę. Wiem, odrzucenie jednej odpowiedzi z mej. Ja chyba wezmę, bo nie znam odpowiedzi na to pytanie. Dobrze, tak więc ostatecznie? Ostatecznie, tak. Proszę o usunięcie jednej błędnej odpowiedzi. Została Barbara Streisand i Whoopi Goldberg. Goldberg albo Streisand, no to ciekawe. Czyli teraz pytanie, czy postawić na Streisand? A wydaje się być bardziej oczywista odpowiedź, bo nie wyobrażam sobie ten Goldberg. No nie wiem, no musisz podjąć jakąś decyzję. Wiem. Nie no, postawię na Streisand ostatecznie. Dobrze. Proszę o oznaczenie odpowiedzi B. Co sądzisz CW o tym pytaniu? No właśnie, też się zastanawiałem nad Barbarą Streisand. Okej. Okay. Publikę zajdźmy. Melon, co sądzisz o tym pytaniu? Jakie było pytanie? Nagrody Emmy, Grammy, Oscara, Tony oraz Peabody otrzymała A. Audrey Hepburn, ale ta odpowiedź została wykreślona przy odjęciu jednej błędnej odpowiedzi. Zostały dwie. Barbara Streisand i Whoopi Goldberg. Bardziej Streisand mi chyba pasuje. Ale nie wiem, cholera. Dajcie mi spokój. Rurcio, co myślisz o tym pytaniu? No moim zdaniem to tylko Barbara Streisand może być. No dobrze. Wróćmy w takim razie na scenę i zobaczmy, czy to jest dobra odpowiedź i czy ja Robek nie wiem. Przejdzie dalej. Tak jest. Brawo. Doliczamy ci 15 tysięcy na swoje konto. Masz na koncie 65 tysięcy złotych. Gwarantowane 6,5 tysiąca przebłędnej odpowiedzi. Przy wycofaniu się zabiera, to są 32,5 tysiąca. Dwa pytania do pytania podwajającego. Jaka jest twoja decyzja? Nie masz już kół, przypomnę. Nie, ale pójdę dalej i zagram. Okej, okay, tak więc dwie kategorie. Życie prywatne, gwiazd czy sprzedaż? Sprzedaż. Dobrze, zobaczmy za ile zagramy ze sprzedaży. 15 tysięcy złotych. A pytanie ze sprzedaży brzmi... Kto jest najlepiej sprzedającym się artystą solowym w Wielkiej Brytanii? A. Robbie Williams, B. George Michael, C. Ed Sheeran. No, ciekawe pytanie, nie ukrywam. Trzech artystów, no i który z nich ma największą sprzedawalność na wyspach? No nie wiem, masz jakiś typ już? Szczerze, George Michael bym powiedział. No to... Ale ja jeszcze się zastanowię, tak szczerze mówiąc, bo... Bo Edzio jest trochę młody i trochę bym powiedział, że jeszcze może za wcześnie, że jednak nie. Właśnie, czy George albo William. No nie wiem, ja ci podpowiedzieć nie mogę, nie wiem. No wie, sam powiem pogłówkuję. Jak obstajesz dalej przy swoim wariancie? Kurczę, no właśnie. No, no albo George Michael, albo Robbie Williams by wychodził, ale który z nich ma więcej? To jest
Duży, duży orzech do zgryzienia. Jak myślisz? Kurde, no i właśnie teraz pytanie. Three hours later. Mega jest... Nie, żebym cię popędzał, ale... No, chciałbym poznać, jak... Twój proces myślowy na ten moment, nie? Co obstawiasz? No, obstawiłbym tego George'a Michaela, no. Okej. To jest ciebie spytam. Czy ostatecznie? Czy chcesz jeszcze dalej pomyśleć? Ten Williams mi nie daje spokoju. I chyba postawię na George'a Michaela. Będę strzelał tego Michaela. Najwyżej przegram, trudno. Ostatecznie? Tak, ostatecznie bez. Dobra, usłyszałem ostatecznie i proszę o znaczenie odpowiedzi B. Co sądzi CWJ? No właśnie, tutaj się zastanawiałam, może to być pytanie przewrotne, bo... Po co stwierdzasz przy popularności? Bo też sprzedasz płytę, tak? Ogólnie. Płyt, czy też zaliczasz Spotify? Wliczamy to. Płyty, wliczamy Spotify, wliczamy koncerty w to wszystko. No to ja myślę, że George Michael, ale może być też Ed Sheeran. Okej. No dobra. Zejdźmy do publiki. Co sądzisz o tym pytaniu Rurcio? No właśnie, ja bym paradoksalnie na tego Eda Sheerana postawił. Okay. To, że jest młody, wcale nie przeszkadza w tym, że musi mieć największą sprzedaż. Przecież nastolatki na całym świecie praktycznie szaleją na jego punkcie, więc moim zdaniem przebił jednego i drugiego. Ja bym postawił na Sheerana. Okej. Okay. Melon, co sądzisz o tym pytaniu? Rudy. Dobra. Rudy się nie dostał. Wróćmy na scenę, zobaczmy, czy to jest dobra odpowiedź i czy Robek odpowiedział dobrze. I czy przejdzie dalej. Będzie, koniec. Nie no, to jest koniec gry raczej. I zobaczmy. Niestety nie. Zła odpowiedź. No właśnie. Przykro mi. Nie, to się tak kończy, bo gra była dobra. A jak była poprawna? Właśnie, ja się chciałem na Robka spytać, co by obstawił jako drugie? Psa. Słucham? Williamsa. No i zobaczmy. Dobrą odpowiedzią był Robbie Williams w tym momencie. Oj, mogłem zmienić. A proszę. No, zobaczmy może jaka była ostatnia kwota pod rzuceniem królatnym gwiazdkę, że to nie jest jakaś większa tajemnica. No 25 tysięcy by było.
No ale nic, no dziękuję ci, Robku, wygrałeś 6,5 tysiąca dzisiaj. Spoko, nie ma problemu. Dziękuję ci. Brawo. Zagra, powodzenia w życiu, do widzenia. No, trzymajcie się. To były już wszystkie osoby, to były wszystkie zwyczajne osoby, które miały zamiar zagrać w naszym programie w tym sezonie. Jednakże za tydzień zobaczycie państwo odcinek specjalny, gdzie wystąpią znane i mniej bądź bardziej lubiane gwiazdy. Czekajcie, zapraszam na ten odcinek za tydzień, czekajcie państwo na niego. Dziękuję, do widzenia.